To tak, jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia. A gdy wejdzie do domu i opiera rękę o ścianę, ukąsi go wąż. Księga Amosa, 5 rozdział, 19 werset. Pewien człowiek w tym fragmencie ucieka przed lwem i niedźwiedziem. Gdy już dociera do domu i wydaje mu się, że jest bezpieczny, zostaje ukąszony przez węża. Śmierć czyhała tam, gdzie się jej zupełnie nie spodziewał. Gdy w roku 1452 osmańska armia oblegała Konstantynopol, żołnierze wschodnio-rzymskiego cesarstwa walczyli z wielką odwagą dla ostatniego bizantyjskiego cesarza Konstantyna XI, panującego w latach 1404 do 1453. Daremnie. Przegrali bitwę, stracili miasto i bezcenne dzieła. Księgi pisane przed wiekami zostały zniszczone, spalone lub zrabowane. Dlaczego miasto zostało zdobyte? Zapomniano o Kerka Porta, małych drzwiach w murze. Te drzwi nie miały żadnego strategicznego znaczenia, więc o nich zapomniano i nie były zaryglowane. Przez nie właśnie nieprzyjaciel wszedł do miasta. Najpierw niepewnie, bo podejrzewał zasadzkę, potem ostrożnie, a w końcu zwycięsko. Małe przeoczenie, a śmierć znalazła się w mieście. Jak wiele związków bywa niszczonych przez jeden jedyny czyn. Tak jak na początku przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, Adama, grzech wszedł na świat i został przekazany pozostałym ludziom. Wszyscy stali się grzesznikami, śmierć wkroczyła. Jest jednak coś innego. Cud łaski Bożej. Tak jak przez jednego człowieka przyszło potępienie, tak przez jednego człowieka przyszło zbawienie. Tym jednym, jedynym człowiekiem jest Pan Jezus Chrystus. Przez Niego przyszło zbawienie i przebaczenie. Tym razem były to drzwi nie na śmierć, lecz ku życiu. Jezus Chrystus, Pan, jest drzwiami, dzięki którym każdy może wejść do Ojca, dzięki którym każdy może być zbawiony. Tak uczy Ewangelia Jana, 10 rozdział, 9 werset.